papierkami nożyce! Papierkami nożyce! Papierkami nożyce! I samo pudełko naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo ciekawie, jest, wiecie, takie ekskluzywne. Wszystko wygląda naprawdę super. Antek, proszę. Odmontowywalne, łatwo rozmontować. Król Lego tuba. I właśnie teraz Antek dotrzepia ostatni element do tego budynku. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj recenzja zestawu sklep firmowy Lego w mikroskali, ale dzisiaj nietypowa recenzja, ponieważ jest ze mną mój pierwszy kuzyn Andrzej oraz mój drugi kuzyn Kuba. I dzisiaj przedstawiamy wam taką nietypową recenzję, ponieważ dzisiaj właśnie nietypowo zrecenzujemy ten oto zestaw. Zestaw zawiera 362 elementy i pochodzi z roku 2018 roku. Tak jest, także myślę, że już możemy powoli zabierać się za składanie, ale powiedz jeszcze kilka słów do tego zestawu. Co myślisz o nim, Kuba? No moim zdaniem mogłyby być do niego schody, no jest okej, nie mam jakichś większych uwag. Dobra, teraz ja. No dla mnie ten zestaw jest naprawdę wielkim koksem i jeżeli on znajdzie się w moim mieście, gdy dobuduję do niego drugie piętro, to będzie naprawdę świetnie, ponieważ on w tym momencie jest jak na moje miasto za niski, ponieważ u mnie w mieście wszystkie budynki mają raczej tak po 3 piętra. Są niektóre wyjątki, ale głównie to są właśnie 3 piętra, dlatego jeżeli dobuduję moje drugie piętro, to ten modular będzie mógł godnie mieścić się w moim mieście. Dobra, a teraz Antek, jakie spostrzeżenia? No fajny ogólnie jest ten zestaw. Tu, stół. No właśnie, to są może fajne rzeczy. To możemy pokazać do kamery i tutaj Antek mówi o ściance Pick-a-Brick. Tak, tak jest. Tak, fajne są to w ogóle. Fajne jest to jeszcze ogólnie fajne tu takie ruszane rzeczy. Tu mamy jeszcze jakieś zmontowywane, łatwo rozmontować. Król Lego tuba. Tak, ogólnie bardzo ładna jest fasada, ale też tutaj chłopacy bardzo dobrze zwrócili uwagę na wnętrze. Super to wygląda i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać w rzeczywistości, ponieważ zaraz wszystko składanie zweryfikuje. Także myślę, że bez przedłużania możemy zacząć otwierać, także już mam tutaj przygotowane nożyczki. I kto będzie czynił komory? Kuba czy Antek? Ja! To daj, szybciej, szybko i palenie papierkami. Papierkami nożyce! Papierkami nożyce! Papierkami nożyce! Jest! Dobra, także Kuba otwiera i możesz tutaj naciąć w tym miejscu, dasz radę? Może inaczej, może... Poradzisz sobie? Pomóc? To inaczej, to... O, dobra, jeszcze drugie. Dobra, także cyk, poszło nam. I zobaczmy, kto tutaj... Okej, tu już widzę naklejki, to kto wysypuje, to dawaj, Kuba. Wykładaj po kolei. Co tutaj mamy? To są jakby takie elementy na jakby podkładka na cały ten. Tak, podstawa. Instrukcja, niestety trochę zgniczona, ale to no. Nic. Znaczy bardzo słabo jest właśnie z tą instrukcją, ponieważ pudełko jest takie niewymiarowe. I przez sensu robią tyle tych folii, bo jest 1, 2 czy 4, a mogłoby po prostu być no... Dobra, to może usiąść, bo nie wiem, czy tam cię dokładnie widać. I samo pudełko naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo ciekawie. Jest, wiecie, takie ekskluzywne. Wszystko wygląda naprawdę super. Antek, proszę. I tutaj, jak widzicie, mamy ile worków, to policzy? 4. Tak jest, 4 worki. 1, 2, 3, 4, ale jeszcze co do instrukcji, no... Bardzo słabo, co? Tak. Słabo, że jest zgięta, ponieważ no, przy składaniu będzie na pewno... Nie fajnie. No okay. Ale z drugiej strony często instrukcje zostają przywracane stronę, a teraz to jakby ma taką jakby swoją formę podstawy. Dobra, to ja myślę, że możemy składać. Myślę, że puścimy to wam na timelapsie, żebyście mogli wszystko dobrze zobaczyć, jak my to po kolei składamy. Podzielimy się, bo 4 worki są. No to załóżmy, że... dobra, to wy złóżcie po 2. Ja dzisiaj nie będę brał udziału w tej recenzji, żeby ta recenzja była 100% wasza. Pasuje? Nie wiem, wolałbym, żeby ktoś po prostu ułożył dwie, ten ja mogę dwie. 5 minutes later. Teraz Antek dotrzepia ostatni element do tego budynku.
Dokładnie tak. I właśnie w ten następujący sposób prezentuje się w całej okazałości ten świetny, okolicznościowy zestaw firmowy sklep Lego. Jak Ci się podoba, Antek? Fajny. Tu ma fajny ten... Bankomat, tak? Tu ma fajną figurkę też. Dobra, to może inaczej, od początku. Jak wygląda fasada? Podoba fajny. Ci się czy nie? Tak. Okej. Okay. A jak Ci się podoba kolorystyka? Jest fajna czy...? Tak. Fajna, tylko trochę dalej nie pasuje i to tu żółte właśnie trochę. Dokładnie, dobra, to czekaj, ja też właśnie coś o tym powiem. To co właśnie Antek wspomniał. Dach troszeczkę niedopasowany do reszty, bo sam budynek prezentowałby się wręcz idealnie, gdyby zamiast tego czarnego był na przykład kolor ciemnoszary lub jasnoszary. Chyba tutaj takim najlepszym wyjściem byłby kolor jasnoszary. Dobra, przejdźmy do środka. I co tam dalej chciałbyś opowiedzieć, Antek? Fajnie wygląda ten ludzik. Nie, może to są szachy jakieś? Nie, to chyba chodzi o takie, jak masz w Lego Store, że Lula. Przychodzisz... Nie, przychodzisz po figurkę, tutaj są takie właśnie otwory i tam możesz sobie wybrać jaki chcesz tors, jakie chcesz nóżki, jaką chcesz główkę. Chyba bardziej o to chodzi, ale... Fajne są tu zestawy. Tutaj pochylę, żeby światło bardziej... O, żebyście mogli zobaczyć. No, co dalej? Fajne są, fajny ogólnie zestaw. Tak, bardzo fajny. Co Kuba chcesz o nim powiedzieć? Ja na koniec wyrażę swoją opinię. Fasadzie? Tak, no podoba mi się bardzo ten napis Lego, bardzo mi przypomina jakby sklep, no bo gdybym miał tak bez tego napisu, to... Dokładnie, tak biednie by było, no. Nie? Jakiś zwykły sklep, rzeczywiście... A z dachem tak samo, nie pasuje ten czarny i... Czyli z tym się zgadzasz. Okej, jak Ci się podobają te takie ozdoby typu, nie wiem, te chorągiewki, tutaj te gzymsy? Nie wiem, nie mam nic przeciwko, no bo to... Ale gdyby było bez tego, też byłoby okej, a gdy jest też, to jest okej. Więc moim zdaniem to nie ma znaczenia, czy jest, czy nie. Okej, no mi za to bardzo się podobają. Wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie, że coś takiego zostało dodane. I zobaczcie, tutaj oprócz tego, że możemy sobie regulować poziom, wysokość tych chorągiewek, możemy również manewrować takimi daszkami, także tutaj dowolność również, jak chcemy, możemy to po prostu obrócić. Tutaj również ta zielona chorągiewka, zobaczcie, możemy ją obracać, ona może być w ten sposób, ale również możemy tak bardziej pochylić, żeby to było od innego kąta również bardzo dobrze widoczne. I co jeszcze o tym zestawie można powiedzieć o samej fasadzie, tak jak tutaj obaj chłopacy wspomnieli? Nie wiem, no moim zdaniem to jest udana budowla, nie mam nic prosto, tak. Nie wiem, podoba mi się. I to co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie dachu, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Tak, konstrukcja jest modułowa, możemy to na spokojnie odczepić. I tutaj mamy co prawdopodobnie? Klocki. Tak, klocek Lego przedstawiony tutaj 4x2, study fajnie są, tutaj wszystko ładnie zrobione. I rzeczywiście, taki mały detal, którego od początku, jak widzicie, nie widać na opakowaniu, to Wam pokażę. Jak kupowałem ten zestaw, to totalnie nie wiedziałem, że coś takiego znajduje się na dachu. A tutaj taki fajny easter egg. A co do samych wnętrz, odszedłem sobie teraz dach, to powiedz, co tutaj się znajduje, jak Ci to siedzi, czy... To jest jakby moim zdaniem... Nie... To jest wóz strzelarski, ale nie wygląda to, wygląda jakiś taki, nie wiem. Nie mogę sobie skończyć, że to jest wóz. To prawdopodobnie jest ciuchcia. Czekaj, ja tutaj wyczepię, żeby to lepiej było widoczne. O, jest rzeczywiście ciuchcia. To jest ciuchcia. Jakby ciuchcia. No tak jak wcześniej mówił już Alex i Antek, to jest, żeby wybrać sobie nóżki, głowę i ciało. Dokładnie tak, a tam jeszcze z tyłu świetne zestawy. Zestawy właśnie Juniors, nie kojarzę takich w ogóle zestawów. No jest taka seria Juniors, tutaj mamy w tym zestawie, mam tak, serię mam Juniors. Mam jeszcze jedno do dachu, bo to jest oczywiście większe niż takie normalne klocki. Ciekawe, żeby się to zmieściło duplo. No faktycznie, a właśnie, nie wiem, bo teraz nie mam akurat przy sobie klocków Lego Duplo i rzeczywiście może jest coś takiego, że to jest klocek Lego Duplo, może rzeczywiście tak wypada. Ciekawa teoria. Dobra, ale oprócz tego właśnie tych serii mamy tak, serię Juniors, pokaż. Friends, tutaj niestety nie, za bardzo nie widać, no ale właśnie są jakby 5 serii. Najpierw je ustawię, jest Kreator, Friendsy, Ninjago, Juniors i City. Bardzo mi się podoba najbardziej chyba właśnie seria Ninjago.
I moim zdaniem to jest super smog i Kai. Dokładnie tak. No, City to jak zwykle autko, Friends to jakby podobne do City, bardzo podobne, tylko że po prostu dziewczyna, a tu jest chłopak. Okej, okay, kilka słów po prostu. Czyli tak, podobają mi się. Fajne, mamy samochody, mamy fajne, tutaj tak jak Kuba wspomniał, mamy Kaja ze smokiem, to jest naprawdę super. Fajne w ogóle easter eggi, fajnie, że coś takiego zostało dodane, ponieważ te nadruki są autoryzowane i jeszcze wcześniej nic takiego nie było, także to jest naprawdę świetna sprawa. No okej, okay, co jeszcze możemy dodać do wnętrza? Otwórzmy sobie, jeszcze odczepmy to ten pierwsze wszystko piętro. Wszystko się odczepia, to jest bardzo fajne. Dokładnie, jest modułowe i co my tutaj mamy? No to jest jakby, można powiedzieć, koszyk czy bardziej jakiś... Nie, moim zdaniem tu mogą być jedynie, katalog. No, dokładnie. To był super pomysł. Katalogi. Bo zobaczcie, tutaj na pierwszym piętrze była taka sytuacja, że tutaj mieliśmy dokładnie taki sam jakby kosz i tutaj była taka tarcza Lego, co jest w sumie dziwne. Możecie napisać, bo ja właśnie czegoś takiego nie kojarzę, żeby było w Lego Store taki pojemnik z tarczą. To możecie napisać, o co dokładnie chodzi, czy to jest jakiś easter egg kolejny. Dobra, a tutaj jeszcze co warto wspomnieć, mi się wydaje, że tutaj mieliśmy taki zwykły pojemnik na pierwszym piętrze. Jakby taki, no, już taki... A tutaj rzeczywiście jest autoryzowany i mamy świetny klocek odpowiadający. No naprawdę super to wygląda. I co tutaj jeszcze może opowiem? Mamy taką makietkę, są dwa domki, jest tutaj jeszcze trzeci, taki wyższy. A to nie drzewo? Tak, prawdopodobnie tak. Także bardzo to fajnie wygląda. I jeżeli jeszcze sobie tutaj, sorry, obrócimy takie do... autka chyba. Dokładnie tak, mamy autka, kolejny raz, super, naprawdę świetnie jest to zrobione. I jeszcze warto wspomnieć o samym bankomacie, ponieważ on prezentuje się naprawdę ciekawie. Kolor jest fajnie dobrany, bo myślę, że ciekawie komponuje się na białym tle. No i mamy tutaj rzeczywiście jakąś elektronikę, także fajnie, że coś takiego zostało dodane. I jeżeli ktoś rzeczywiście nie miałby pieniędzy, żeby kupić swój wymarzony zestaw Lego, to tutaj może przyjść i oczywiście wyciągnąć pieniądze z bankomatu. Jest to naprawdę super opcja. O, dokładnie teraz tutaj Kuba zaprezentował Wam taką scenkę. Warto w tym zestawie również wspomnieć o elementach zapasowych, których dostajemy tutaj naprawdę masę. Masa elementów jeden na jeden. W tym świetna mikrofigurka w kolorze białym. Super to wygląda. No i ten sam zestaw wygląda naprawdę świetnie. Chcecie coś jeszcze, chłopacy, dodać? Moim zdaniem udana budowla, moim zdaniem udany zakup, warto go kupić. Tak, a jak za 100 zł to jest jak najbardziej okej. Okay. Kupiłbyś Antek za 100 zł? Tak. Dobrze, także to jest, myślę, że najlepsze podsumowanie dzisiejszego odcinka. I jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i wszyscy teraz pożegnanie, także cześć!